Serdecznie witam zaproszonych gości, kierowników, dyrektorów, naczelników, wszystkich obecnych tutaj serdecznie witam, szczególnie gorąco serdecznie witam Wysoką Radę. I myślę, że jak tutaj kolega Zbyszek, wiceprzewodniczący wybrzeży, trzy razy to już tą sesję rozpoczniemy. Także bardzo proszę. Sesję 37 rozpoczętą. Pierwszy punkt mamy za sobą. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, pozostałe będę sobie w pozycji siedzącej prowadził i przejdę do punktu drugiego do wybrania. Punkt drugi dotyczy przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad radni mieli wiara z zaproszeniami na sesję przesłane. Wszystko, jeżeli nie ma propozycji, to będziemy jechać według tej propozycji, która była. Jeżeli będą jakieś propozycje zmian, to bardzo proszę. Nie widzę, dlatego dziękuję serdecznie. Porządek ten, który był przedstawiony, uważam za aktualny. Punkt trzeci dotyczy przyjęcia protokołu 36. sesji Rady Powiatu Wielkopolskiego. Protokół tradycyjnie leży tu do wglądu. Jeżeli byście Państwo sobie życzyli, bardzo proszę. Jeżeli nie będzie, to poddam pod głosowanie, kto jest za przyjęciem protokołu 36. sesji Rady Powiatu Wielkopolskiego. Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Panie Szanowni Państwo, uchwałą w 2006 roku została przyjęta powiatowa strategia na lata 2006-2013. W związku z tym, że okres obowiązywania tego dokumentu kończy się w tym roku, zaistniała konieczność przygotowania nowego dokumentu strategicznego. Wynika to z ustawy o pomocy. Przedstawiciele nie tylko pomocy społecznej, jak również służby zdrowia, policji, poradni psychologicznej, pedagogicznej, czyli przedstawiciele oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych. I zespół ten rozpoczął swoje przygotowanie do pisania tego dokumentu. 7 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie tego zespołu strategicznego. I podczas tego pierwszego posiedzenia zespół podzielił się na takie trzy grupy problemowe. I osoby te pracowały właśnie w takich trzech grupach. Zapisy i cele zawarte w tej strategii. Czy, jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że każdy podmiot, który funkcjonuje na terenie powiatu, będzie mógł w swoich dokumentach starających się o środki wspominać o tym dokumencie. Także to nie jest, to jest odwoływać się do konkretów w tym dokumencie. To nie jest dokument zamknięty, że tylko jest dla nas i nikt nie może do niego zajrzeć. Stąd też przedstawiciele PCM-u byli zaproszeni do udziału tworzenia tego dokumentu. Inne, tak samo jednostki działające na terenie powiatu. Dotyczy przyjęcia planu prac Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Radni mieli możliwość zapoznania się z projektem uchwały. Wprowadzenie do tematu przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Zawada. Bardzo proszę. Ja króciutko, zaplanowaliśmy 12 takich zagadnień na rok kolejny 2014. Pominięty został jedynie miesiąc listopad z wiadomych względów wyborów, wtedy nie będzie możliwości posiedzeń komisji. Drugie tyle z tych 12, czyli około 24 będzie spotkań komisji i zespołów kontrolnych i również zaplanowano 8 zespołów kontrolnych i kontroli w jednostkach podległych. Dziękuję bardzo. Jeżeli mamy jakiś głos w dyskusji, bardzo proszę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Z uwzględnieniem wszystkich zagadnień, które były ujęte w planie pracy Rady Powiatu. Ponadto plan ten zawiera również taką możliwość, że jeżeli w trakcie roku kalendarzowego zajdzie potrzeba, żeby po prostu zająć się jakimś problemem. Na 12 miesięcy kalendarzowych jest zaplanowanych 11 posiedzeń komisji.
Zasadniczo tematy Komisji Spraw Społecznych nie odbiegają od tematyki z roku 2013. Jednocześnie Komisja w swoim planie uwzględniła plan pracy Zarządu oraz Rady Powiatu, tak aby nie blokować pracy tych ciał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zmiany do uchwały budżetowej na 2013 rok. Tych zmian nie jest dużo. Niemniej jednak wymagają one wprowadzenia nasz budżet na zakończenie w pełni prawidłów. Otóż Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluszowie zwiększa swoje dochody o 9100 zł. W związku z tym te dochody przeznaczamy na, dla Powiatowego Zarządu Dróg na wydatki, na zakup głównie materiału. Natomiast ze względu na to, że nie będą mogły być wykonane w pełni dochody geodezyjne, tutaj, że tak powiem, nieco optymistycznie zaplanowaliśmy dochody, ale nie jest to duża kwota, o 20 tysięcy proponujemy zmniejszenie dochodów geodezyjnych i również w tym samym zakresie zmniejszamy wydatki na prace geodezyjne o 20 tysięcy złotych, czyli tutaj jakby i po stronie dochodowej i wydatkowej ta kwota się równoważy. Pozyskaliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwocie 20 tysięcy złotych na pokrycie kosztów usunięcia i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dotyczy to tych pojazdów, które przejmowaliśmy w związku z zatrzymaniem przez policję i zostały one przeprowadzone na nasz parking. I z tego parkingu nie zostały odebrane. W procesie sądowym te pojazdy przeszły na własność powiatu, a ponieważ one są praktycznie w stanie nie do użytku, w związku z tym nie zostały odebrane, my mamy koszty i z tego tytułu, ale te koszty właśnie możemy pokryć częściowo poprzez pozyskanie środków na utylizację tych pojazdów i one zostały skierowane do demontażu, do utylizacji. 20 tysięcy odzyskujemy w ten sposób. Zabiegaliśmy również o środki finansowe na odprawy dla zwalnianych nauczycieli. W związku z tym, że przeprowadziliśmy restrukturyzację w szkołach ponadgimnazjalnych, są też część nauczycieli odeszła z pracy, musieliśmy wypłacić odprawy. Co prawda tutaj składaliśmy na wyższą kwotę niż otrzymaliśmy, ale częściowe pokrycie, przepraszam, źle powiedziałem. No, ale częściowe pokrycie tych środków, które wypłaciliśmy na odprawy, odzyskaliśmy z rezerwy. I minister finansów taką decyzją kwotę 35 480 zł nam przekazuje. W związku z tym te środki przyjmujemy jako dochody, natomiast przeznaczone zostaną te środki do budżetu starostwa z tego względu, że te odprawy już wypłaciliśmy, czyli te środki zabezpieczyliśmy wcześniej. Dokonujemy również korekty w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluszowie ze względu na to, że zaplanowaliśmy w kwocie, która wydawała się odpowiednia, środki na świadczenie dla usamodzielnionych wychowanków i na edukację. Okazuje się, że ta kwota nie będzie w całości wykorzystana, w związku z tym 9150 zł zmniejszamy wydatki i również zmniejszamy wydatki na rodziny zastępcze, ponieważ przewidywaliśmy, że może nam się pojawić kolejna grupa dzieci, które będziemy musieli objąć opieką zastępczą, ale tak się nie stało, w związku z tym jakby tą kwotę 37 042 zł mamy w ten sposób zaoszczędzone i zmniejszamy zatem wydatki w PCPR-ze również o tą kwotę i przesuwamy te dwie pozycje środków do rezerwy ogólnej powiatu. Także zmniejszamy wydatki na dotacje dla liceum niepublicznego. To jest liceum prowadzone przez firmę pana Dziewy o kwotę 31 790 zł. Z uwagi na to, że września
jedno z liceów nie zostało otwarte i jest również mniejszy nabór, więc mamy jakby mniejsze finansowanie od razu. I w stosunku do planu, który mieliśmy na ten rok w dotacjach dla tych dwóch liceów, ta kwota zostanie zaoszczędzona i przeznaczamy na wydatki, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka, tam gdzie nam się zwiększyły wydatki o 4000 zł i na wydatki starostwa w kwocie 27 790 zł. Tutaj przeznaczamy na płace te zaoszczędzone środki, z uwagi na to, że nie dokonywaliśmy podwyżek wynagrodzeń, przeznaczyliśmy na nagrody, skromne nagrody dla pracowników starostwa powiatowego. To są niewielkie kwoty, ale na zakończenie roku takie nagrody symboliczne płacili. W związku z tym, jakby uzupełniamy środki o tę kwotę. Dokonujemy także zmniejszenia planu wydatków w poradnie psychologiczno-pedagogicznej o 5 tysięcy złotych. To jest w płacach również w związku ze strukturyzacją przeprowadzoną poradnie psychologiczno-pedagogicznej i te środki zwiększamy, o te środki zwiększamy rezerwę oświatową. Ponieważ składaliśmy wniosek do wojewody o pozyskanie środków na likwidację skutków uszkodzeń dróg na skutek podtopień, które miały miejsca w okresie maj-czerwiec bieżącego roku. Tutaj wsparcie finansowe otrzymaliśmy z tym, że ona nie jest do wykorzystania w tym roku, ale składając wniosek zakładaliśmy, że te środki mogą być potrzebne w tym roku. W związku z tym na udział własny zabezpieczyliśmy kwotę 312 tysięcy złotych. Jakby w stosunku do tych założeń, które wtedy przyjmowaliśmy, a w związku z brakiem realizacji bieżących roku, natomiast realizacja będzie następować w kolejnych latach, dlatego te środki zmniejszamy wydatki na inwestycje w tym temacie, natomiast nakłady przenosimy, znaczy te zaoszczędzone środki, czy niewykorzystane środki przenosimy na rezerwę drogową. I jakby te środki będą miały szansę, to no, nie szansę, może będą wykorzystane poprzez udostępnienie ich z nadwyżki czy z wolnych środków z bieżącego roku w następnym roku do wykorzystania, bo zaplanowaliśmy w przyszłym budżecie kwotę 80 tysięcy złotych. To jest niewielka kwota, natomiast te środki mogą nam wzbogacić nasz udział własny i wykorzystać w większym zakresie środki, te, które zostalibyśmy w przyszłym roku z rezerwy budżetu państwa na likwidację skutków podtopień i powodzi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ile ostatecznie w przyszłym roku tych środków będziemy mogli dostać. Ale w każdym razie jest sporo odcinków dróg przewidzianych do ulepszenia właśnie na terenie właściwie całego powiatu. Likwidujemy również rezerwę celową na zakup działki do potrzeby powiatowego zarządu dróg, ponieważ w budżecie powiatu mieliśmy zabezpieczone środki na zakup tej działki. Nie wiedzieliśmy ostatecznie, jaką cenę nam się uda wynegocjować, dlatego była stworzona jeszcze rezerwa na finansowaną zakup tej działki w kwocie 240 tysięcy złotych. Oczywiście ta rezerwa, również po zwiększeniu tej rezerwy na zakup działki było podstawą do stworzenia deficytu budżetowego po to, żebyśmy mogli uzyskać, jak Państwo pamiętacie, dotacje i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bez wykazania deficytu nie moglibyśmy korzystać z pożyczki. W tej chwili tą rezerwę likwidujemy i przenosimy do rezerwy na zadania drogowe i w tej chwili ta rezerwa na zadania drogowe w całości wynosiłaby 636 388 zł. Może paść pytanie, dlaczego nie korzystaliśmy z tych środków rezerwy aktualnie. Więc myślę, że jak wielokrotnie przedstawiałem na sesji, że tworzyliśmy pewien poziom rezerw, między innymi dlatego, że nie uzyskaliśmy w pełni dochodów z PIT-u, więc to jest też forma zabezpieczenia przed skutkami niedoborów finansowych, które po stronie dochodowej na mnie wpływają w określonej wysokości.
a z drugiej strony też gdyby akurat były warunki zimowe i trzeba by było korzystać, zwiększyć środki finansowe na potrzeby powiatowego zarządu dróg, to właśnie między innymi z tej rezerwy moglibyśmy wówczas korzystać. Chcę powiedzieć też, że ze względu na to, że wpłynęły nam środki z odszkodowań za zajęcie naszych nieruchomości pod budowę trasy S8 i one tam sukcesywnie nam wpływały, stąd też lepiej te środki wykorzystamy w przyszłym roku, jeżeli pojawią się one w wolnych środkach czy na wyższej budżetowej, to wówczas do zadań, które zaplanowaliśmy na przyszły rok, gdzie one są czasami w symbolicznych kwotach zapisane do zadania, będziemy mogli z tych środków uzupełnić pozycje wydatkowe i w ten sposób bardziej urealnić czy rozszerzyć zakres wykonania tych inwestycji w przyszłym roku, które w projekcie budżetu są aktualnie już A tak uzupełniając jeszcze tą informację odnośnie niedoboru środków, które po stronie dochodowej nam się w tym roku na razie ujawniają, to jest z powodu PIT-u nie uzyskujemy kwoty 301 759 zł, to jest aktualnie na dzień dzisiejszy. Być może, że po zakończeniu grudnia, jeszcze w styczniu nam na pewno środki spłyną, ale na dzień dzisiejszy taki niedobór jest po stronie dochodów. Również stworzyliśmy deficyt na pożyczkę w kwocie 118 tysięcy złotych, czyli tak 420 tysięcy złotych mamy do pokrycia jakby z tytułu rezerw, tak? To te niedobory, czy powiedzmy ten sztuczny deficyt rekompensujemy właśnie częścią rezerw. Przewidujemy, że łącznie te wszystkie rezerwy, jeżeli zbilansujemy, to na dzień dzisiejszy, to trudno powiedzieć, jak będzie zakończenie już budżetu, raczej rozliczenie w pełni budżetu z tego roku, jak to się ostatecznie ukształtuje, ale gdzieś 680 tysięcy będziemy do wykorzystania wtedy w przyszłym roku. Zresztą generalnie planowaliśmy w budżecie nadwyżkę, bo byśmy zmienili tą nadwyżkę na deficyt. To tyle wyjaśnień z mojej ustawą o finansach publicznych i o samorządzie powiatowym. Zarząd Powiatu miał obowiązek przygotowania projektu budżetu podatku na 2014 rok do 15 listopada bieżącego roku i z tego zadania się wywiązał. Przekazaliśmy na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Narodowego 15 listopada projekt budżetu na 2014 rok. Również zgodnie z obowiązującą procedurą poszczególne stałe komisje Rady miały obowiązek zapoznać się z przedłożonym przez zarząd projektem, wnieść swoje uwagi i wnioski. Posiedzenia komisji się odbyły, wszystkich komisji. Komisja Budżetu i Finansów zebrała te wszystkie opinie, z których wynika, że uwag i wniosków do projektu przedłożonego przez zarząd żadna z komisji nie wniosła i stąd też zarząd zapoznał się właśnie z taką opinią zbiorczą przedstawioną przez Komisję Budżetową, Budżety i Finansy, z której wynika, że projekt jest zaopiniowany tutaj przez Komisję bez uwag. Również równolegle Zarząd Powiatu przedłożył projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu. W trakcie przed wydaniem jeszcze opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową rozmów z pracownikami, którzy analizowali nasz budżet, wyszło parę takich elementów formalnych, które musieliśmy skorygować, dlatego dzisiaj do Komisji Budżetowej zostały przedstawione formalne faktycznie autopoprawki zarządu, bo one nie zmieniają żadnej kwoty, jedynie na podniesieniach kwalifikacji bądź też przemieszczenia tak między poszczególnymi działami czy paragrafami. I w związku z tym opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest również pozytywna, ona tutaj w dalszej części procedowania zostanie przedstawiona.
Jeśli chodzi o przedłożony przez zarząd projekt budżetu na 2014 rok, to przewiduje on dochody ogółem na poziomie 36 161 752 zł, w tym dochody bieżące 35 535 882 zł i dochody majątkowe w wysokości 625 870 zł. Na te dochody składają się następujące pozycje. Największą pozycję dochodów stanowią nadal subwencje i subwencja ogólna dla powiatu wieluszowskiego wynosi 15 051 849 zł, to jest 41,62% budżetu, czyli dochodu budżetu. Dotacje celowe na realizację zadań rządowych i na zadania własne powiatu to kwota 7 702 168 zł, czyli 22,31% wszystkich dochodów. Na trzeciej pozycji kształtują się już dochody własne powiatu. Jest to poziom 6 310 050 zł, czyli 17,44% budżetu po stronie dochodowej. Udział w podatku PIT, czyli od osób fizycznych i podatku od osób prawnych wynosi łącznie 5 605 853 zł, czyli stanowi to 15,59% wszystkich dochodów. Z tym, że tak jak to było i w tym roku, dochody z PIT-u mają znacznie większą wartość, aniżeli na ten rok były przewidziane, to jest poziom ponad 600 tysięcy złotych większy. W związku z tym też uważamy, że będzie trudność w wykonaniu tych dochodów. To jest ogromne ryzyko, które musimy podejmować w analizie cały czas, aby tutaj zabezpieczyć się przed ewentualnym niedoborem środków finansowych zaplanowanych na realizację naszych zadań. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację projektu Integracja i Aktywność. Była mowa to również przy uchwalaniu dzisiejszej strategii rozwiązywania problemów społecznych, że takie środki możemy uzyskać, jeżeli będziemy mieli strategię. A to już na ten rok mamy taką kwotę w wysokości 384 666 zł, to jest nieco ponad 1% naszego budżetu. Na pomoc finansową, którą uzyskaliśmy od gminy tutaj na tym etapie projektowania budżetu, taką pomoc mamy z gminy Bolesławiec, Galewice i Lututów na łączną kwotę 384 136 zł. To stanowi też nieco ponad 1% naszego budżetu po stronie dochodowej. I pozostałe pozycje dochodu wynoszą łącznie 722 500 zł, czyli to jest niespełna 2% całości naszych dochodów. To tak wygląda struktura dochodowa budżetu, natomiast w ramach tych dochodów musimy uzyskać dochody, które nie będą wykorzystywane przez powiat bezpośrednio, ale będą przekazywane do budżetu państwa, czyli to są dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat. Musimy wypracować kwotę 422 500 zł, to jest głównie zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o wydatki, to zaplanowaliśmy te wydatki na poziomie 35 027 221 zł, w tym wydatki bieżące wynosiłyby 32 743 034 zł. A wydatki majątkowe 2 284 187 zł. W tym. Słucham? Na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne w powiatowym zarządzie dróg 1 223 601 zł. To jest z tych wydatków inwestycyjnych wszystkich w powiecie przewidzianych 54%. Przewidziane na tym etapie na drugi. Planowana przez zarząd struktura wydatków jest następująca. Najwięcej środków przeznaczamy na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. To jest to łącznie kwota 11 634 050 zł. To jest 33,21% wydatków wszystkich.
Drugą pozycję stanowią wydatki na pomoc społeczną i politykę społeczną. Tutaj wydamy 8 144 211 zł, czyli 22,25% wszystkich wydatków. Na administrację publiczną, tą rządową i samorządową, wydamy 4 239 450 zł. To jest 12,1% naszych wydatków. Przy czym na starostwo powiatowe 3 800 876 zł, czyli 10% 85 setnych. Rada powiatu to 220 000 zł, czyli nieco ponad 60% wydatków i na promocję powiatu 47 000 zł. Na drogi powiatowe wydamy łącznie w tym projekcie budżetu 3 088 350 zł. To jest 8,82%. To jest czwarta pozycja wydatkowa, to są drogi. Na bezpieczeństwo publiczne wydamy 3 miliony i ochronę przeciwpożarową łącznie szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne 3 milione 42 500 zł, to jest 8,67% wydatków. Na ochronę zdrowia, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez ubezpieczenia, bez prawa do zasiłku, łącznie 1 379 300 zł, to jest niespełna 4% naszych wydatków, z tym, że większość znakomita będzie się na te opłacenie składek ubezpieczeniowych dla bezrobotnych. Natomiast na nasze programy profilaktyczne mamy przeznaczoną kwotę około 30 000 zł. Na gospodarkę nieruchomościami i prace geodezyjno-kartograficzne przeznaczymy łącznie 672 800 zł, to jest niespełna 2% naszego budżetu po stronie wydatków. Na obsługę długu publicznego 490 000 zł, to jest 1,4% naszego budżetu. Na utrzymanie nadzoru budowlanego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 322 050 zł, czyli nieco ponad 0,9% naszego budżetu. Na gospodarkę leśną, w tym nadzór nad lasami prywatnymi 350 500 zł, czyli około 1% naszego budżetu. I na utrzymanie biblioteki, Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz na kulturę, sport i turystykę łącznie 228 500 zł, to jest 0,65% naszego budżetu po stronie wydatkowej. Jeśli chodzi o zadania z zakresu administracji rządowej, to wydamy w ramach tych wydatków, które wcześniej przedstawiłem, 5 865 168 zł. Zaplanowaliśmy nadwyżkę budżetową w kwocie 1 134 531 zł. I ta nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę naszych zobowiązań, czyli wykup obligacji i spłatę pożyczek. W związku z tym planowane przez nas przychody i rozchody, chcę powiedzieć, że zarząd na tym etapie nie planuje przychodu, czyli nie planuje zaciągania kredytu. Być może, że taka sytuacja nastąpi w ciągu roku, jeżeli taka konieczność by była i oczywiście wskaźniki, które mamy, musimy bezwzględnie przestrzegać w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, artykuł 243, jeżeli nam na to pozwoli. Ale na dzień dzisiejszy nie planujemy zaciągania ani pożyczek, ani też kredytów czy emisji obligacji. Budżet został zbilansowany bez tych środków. Natomiast planujemy rozchody na poziomie właśnie nadwyżki budżetowej, czyli 1 134 531 zł. Tutaj wykup obligacji będziemy emisję obligacji wykupować w wysokości 1 zł. Pożyczkę, którą zaciągnęliśmy na zakład aktywności zawodowych 59 490 zł. I na pewno modernizację pożyczkę, którą tutaj zaciągnęliśmy w Wojewódzkim Funduszu 75 041
Nasze zadłużenie na koniec 2014 roku będzie wynosić 8 059 491 zł, obligacje to będą wynosić 8 milionów złotych, natomiast pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostanie na poziomie 59 491 zł. Nie będziemy posiadać kredytów komercyjnych. Wskaźnik spłaty długu liczony zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych wynosi aktualnie 4,49, a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, to jest poziom składek, możemy realizować, liczony w oparciu o 3 ostatnie lata wynosi 4,60. W związku z tym mieścimy się w tym wskaźniku maksymalnym. Mamy aktualny wskaźnik poniżej, czyli tam nieco jeszcze byśmy spłat mogli więcej zrobić, ale niewiele więcej. Stąd też powiat nie miał problemu ze skonstruowaniem budżetu, ponieważ mieścimy się w wskaźnikach wymaganym ustawą o finansach publicznych. Rezerwy celowe, które stworzyliśmy, łącznie 180 tysięcy złotych, rezerwa ogólna to 120 tysięcy złotych i rezerwa na zarządzanie finansowe 60 tysięcy złotych. Chciałbym również Wysokiej Radzie przedstawić autopoprawki, które w związku z uzgodnieniami z Regionalną Izbą Prawnikową zarząd przyjął, że przedstawi Wysokiej Radzie. To jest jedna z tych autopoprawek, dotyczy przeniesienia zadań, które poprzednio były zapisane jako zadania zlecona, ponieważ są to badania własne, w związku z tym środki zostają przeniesione tylko do innej grupy, nie zadań zleconych, tylko zadań własnych. Dotyczy to placówek opiekuńczych, wychowawczych, rodzin zastępczych, a w projekcie budżetu tych całych poprawkami w wydatkach do 2014 roku te pozycje są zapisane w zadaniach własnych, poprzednio były zapisane w zadaniach zleconych. Stąd też to jest formalna korekta. Druga sprawa dotyczy korekty w zakupach inwestycyjnych, bowiem w przypadku zakupu dla wyposażenia dla Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, no taki hoki się wkradł, że został zapisany zakup laptopa, a faktycznie jest zakupowana celokopiarka. Tak jest to w wykazie z budżetu wojewody i stąd też musieliśmy wykreślić pozycji zakup laptopa, wpisać zero, natomiast prowadzić zakup serokopiarki dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 5000 zł. Jest to 710 w wydatkach majątkowych w tym załączniku. I również źle ujęliśmy zakup sprzętu dla realizacji projektu edukacyjnego dla regionu łódzkiego. Wpisaliśmy, że te wydatki będą ujęte w rozliczeniach różnych dział 758, natomiast prawidłowo powinny być to wpisane w dziale 750 administracja publiczna i tutaj w załączniku również do wydatków majątkowych tą pozycję macie Państwo wpisane w administracji publicznej dział 750 rozdział 718 paragraf 60-60. Natomiast wyzerowana jest ta pozycja w dziale 758, rozdział 758-18, rezerwy ogólne i celowe, wydatki na zakupy inwestycyjne, czyli ten paragraf 60-60, tam jest pozycja 0. Czyli, że tak powiem, jeśli chodzi o ogólne kwoty, nic się nie zmienia, ten sam budżet nam zostaje, jedynie są pewne przesunięcia w pozycjach i te autopoprawki prosiłbym, żeby w związku z uzgodnieniami z Regionalną Izbą Obrachunkową, żeby je uwzględnić już przy podejmowaniu, procesie podejmowania uchwały. I w związku z tym wnoszę w imieniu Zarządu Powiatu Wielkopolskiego o uwzględnienie autopoprawek i uchwalenie budżetu powiatu na 2014
2014 rok w wersji przedstawionej przez zarząd z uwzględnieniem autopoprawek, o której tutaj poinformowałem. Dziękuję serdecznie. Zarząd opracował budżet na podstawie tych możliwości, które w żadnym momencie miał. Wykorzystanie tych możliwości do maksimum. Z maksymalnym zadowoleniem społeczeństwa wykonania tych prac, które są niezbędne. To nie znaczy, że jeżeli w międzyczasie będą możliwości pozyskania środków lub zwiększenia po stronie dochodów, to będą weryfikacje i zmiany. I wszyscy mówimy tak, jeżeli chodzi o budżet na 2014 rok. Mówię za Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Teraz proszę zasłuchać. Budżet na 2014 rok. Informuję, że Klub Porozumienia Samorządowego Lewicy w całości przyjął proponowany projekt budżetu i głosował będzie za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni goście, Koła Rady Platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej Rady Powiatu Wieluszowskiego pozytywnie ustosunkowuje się do uchwalonego budżetu powiatu na 2014 rok i będzie głosować za jego przyjęciem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następny proszę. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Ja wyrażę stanowisko Koła Rady Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy pana Piotra Mortę, Jana Nawrockiego i Marka Stojeckiego w sprawie projektu budżetu na 2014 rok. Koło Radnych Prawa i Sprawiedliwości opiniuje negatywnie projekt budżetu powiatu wieluszowskiego na 2014 rok i oświadcza, że radni koła będą głosować przeciw przyjęciu powyższego projektu. Projekt budżetu powiatu wieluszowskiego na 2014 rok zaproponowany przez zarząd powiatu wieluszowskiego jest kolejnym budżetem, którego charakterystyczną cechą jest dynamika spadku. Jest to budżet, który nie zapewni poprawy jakości dróg powiatowych, które są w tragicznym stanie. W budżecie nie zabezpieczono środków na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Ewidentnym przykładem jest brak planu modernizacji drogi powiatowej Wieluszów, Teklinów, Jutków, Torzeniec, pomimo pogorszenia jej stanu w związku ze zwiększoną eksploatacją przy budowie drogi ekspresowej S8. W projekcie budżetu nie zabezpieczono środków na zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych, co poprawiłoby atrakcyjność oferty placówek oświatowych powiatu wieluszowskiego. Obecna sytuacja szkół ponadgimnazjalnych jest kryzysowa ze względu na drastycznie zmniejszającą się ilość uczniów. Przy wysokim wskaźniku zapadalności na choroby nowotworowe i układu krążenia w powiecie wieluszowskim zarząd powiatu, to znaczy poprzez walne zgromadzenie ze 100% udziałem powiatu, nie podjął decyzji nadrzędnym w stosunku do Powiatowego Centrum Medycznego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zabezpieczyłoby środki finansowe na inwestycje oraz rozwój, tym samym poprawiłoby obecnie słaby dostęp do usług medycznych. Podpisali członkowie Koła Rady Prawa i Sprawiedliwości. Fakt, takie postępowanie doprowadzi do tego, że samorządy po prostu nie będą dokładać się do remontowania dróg powiatowych na terenie naszego powiatu, czy na terenie danej gminy. Ponieważ po prostu niektóre gminy w ogóle nie dokładają się do realizacji tego typu zadań, a więc do modernizacji dróg powiatowych, a też mają takie zadania realizowane. I boję się, że po prostu no tak to się stanie. Jeżeli załóżmy w budżecie nie ma środków na to, żeby dofinansować przynajmniej 50%, po prostu powiedzieć danemu samorządowi, że niestety nie mamy pieniędzy, nie przyjmujemy waszego dofinansowania, waszej dotacji, po prostu wy wykorzystajcie sobie na własne zadania na terenie własnej gminy. Ponieważ po prostu to wydaje mi się, że to jest takie działanie, które po prostu jak gdyby ogranicza, czy po prostu
Przede wszystkim to jestem zaskoczony, bo jesteśmy w punkcie dyskusja nad budżetem, natomiast w ocenie kolegi tutaj radnego ważniejszym elementem jest nie budżet, tylko nasza opinia. No to się cieszymy bardzo. Właśnie dyskutujemy tutaj nad naszą opinią, nie nad budżetem. No to jest dla nas pewna satysfakcja, że rzeczywiście trafiliśmy tutaj w czułe punkty, które są na pewno newralgicznymi. No i tutaj słusznie zgodzę się z panem starostą, który powiedział, że drogi są złe, tak? Że drogi są złe, no bo jak można powiedzieć, że jest dobrze, jeżeli jest źle? No, no oczywiście, że są złe, dlatego nie możemy chować głowy w piasek i mówić, że drogi mamy wspaniałe, że inwestycje związane z modernizacją naprawą tychże dróg są realizowane w sposób zadowalający, bo one nie są, bo te drogi naprawdę są w stanie tragicznym i na to musimy zwracać uwagę. I to od tego się nie da uciec i o tym musimy mówić, nie możemy o tym zapominać, nie możemy przyjąć takiego punktu odniesienia, czy takiego stanowiska, że nie będziemy rozmawiać, mimo że one są rozjechane, że one się rozpadają, że nie będziemy na ten temat rozmawiać. Dlatego między innymi jest ten punkt dotyczący właśnie brak zabezpieczenia środków na modernizację, właściwych środków na modernizację, na remonty dróg powiatowych. Sprawa kolejna dotycząca subwencji. To my właśnie tutaj wskazujemy, proszę Państwa, wskazujemy, w jaki sposób ten budżet mógłby ulec zwiększeniu. To my wskazujemy, że poprzez określone działania polegające na tym, żeby tej młodzieży nie ubywało w tychże szkołach, ta subwencja mogła być większa. To nie jest zrobienie czegoś na kolana, to jest po prostu opracowanie mądrzejszych, wsłuchujemy się w słowa, mądrzejszych od nas osób, bo profesorów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy stwierdzili jednoznacznie w swoim opracowaniu, które zostało przygotowane na zlecenie starostwa, które jak sądzę we współpracy z zarządem było opracowywane. I tutaj mamy zapis, który właściwie rzecz biorąc, w którym się posiłkowaliśmy. W punkcie 16. Problemy, wyzwania i rozwoju w odniesieniu do kwestii społecznych i poprawy jakości życia. Mamy taki rozdział i brak dobrze rozwiniętej oferty zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży. To jest stwierdzenie jednoznaczne, że to jest taki mankament. I my ten mankament wytknęliśmy. To nie był nasz wymysł, to nawet nie jest sytuacja taka, że myśmy gdzieś dotarli do szkół i zorientowali się w rozmowach z dyrektorami, że to jest problem, tylko to na podstawie analizy profesorowe Uniwersytetu Łódzkiego, którym zostało zlecone wykonanie pewnych zadań dla powiatu wieprzowskiego, stwierdzili jednoznacznie. I dlatego proponujemy, żeby te mankamenty zostały wyeliminowane, co pozwoli nam zwiększyć budżet poprzez zwiększenie subwencji. Te środki być może wówczas nie trzeba będzie dofinansowywać, dokładać dodatkowych środków do funkcjonowania szkół, bo ta subwencja będzie odpowiednia, większa przy stałych kosztach, może w całości pokryje te koszty, które są przez te szkoły ponoszone. Ja myślę, że nie będę już przedłużał tutaj tej dyskusji, tej zakresie. Sprawa dotyczy spraw drogownictwa. Właściwie dwie kwestie. Przyjechaliśmy tutaj, ażeby uzyskać rzetelną informację, którą możemy przekazać zarówno radnym, jak i mieszkańcom. Pierwsza kwestia, może zaznaczę tak, my jesteśmy już dzisiaj po sesji budżetowej. Właśnie chwilę temu przyjęliśmy budżet na 2014 rok. Stąd też właściwie nasza tutaj obecność, ponieważ podczas tej sesji budżetowej pojawiły się takie problematyczne zapytania, sytuacje. Pierwsza sprawa dotyczy inwestycji, która już zaczęta została być realizowana w tym roku. To jest chodnik w miejscowości Mieleszyn, to jest chodnik przy drodze powiatowej, który był finansowany przez, zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, ale przy udziale środków gminy Bolesławiec. O ile nam wiadomo, zadanie to jest u Państwa w budżecie na 2014 rok przewidziane. Układ finansowy z tych wcześniejszych naszych ustaleń był taki, że zadanie jest przez samorząd gminy Bolesławiec dofinansowane w układzie 30%, bądź też 1/3.
w rezultacie wiem, że pani przewodnicząca Rady Gminy, pan wójt uczestniczyli w spotkaniu z panem starostą w zeszłym tygodniu, więc wiemy, że to jest zadanie w państwa budżecie, tylko chcielibyśmy wiedzieć, w jakim ono zakresie jest, ponieważ tak, my dziś w budżecie nasza rada zdecydowała się i przyjęła całe 60 tysięcy, czyli dokładnie tyle, ile jest potrzebne na zrealizowanie dalszego potrzebnego końca zadania. Więc chcemy wiedzieć, żeby przekazać, czy rzeczywiście w 2014 roku ze strony samorządu tutaj powiatowego będzie możliwość, czy też nie. I drugie moje pytanie, no nieszczęśliwe, właściwie nie wiem, może myśleliśmy, że to pytanie tutaj nie trafi, jednakże jedno z zadań inwestycyjnych, które zostało wprowadzone, było proponowane w naszym budżecie, zostało wyciągnięte z naszego budżetu gminy Bolesławiec. Chodzi o remont drogi ulicy Bolesława Pobożnego w Bolesławcu. W obecnej sytuacji droga ta jest własnością Skarbu Państwa, nie jest ani gminy Bolesławiec, ani tutaj samorządu, ani powiatu. Propozycja nasza była do budżetu, a że będziemy ją remontować, jednakże decyzją Rady zadanie to zostało wyciągnięte ze względu na bardzo dużą ilość mieszkańców ulicy Bolesława Pobożnego, nie tylko mieszkańców Bolesławca, ponieważ jest to droga, na której się skupia ruch w ciągu dróg powiatowych. Kiedyś to była droga spokojna, osiedlowa, ze względu na zmianę organizacji ruchu, no i zmieniających się czasów, gdzie ten ruch jest coraz większy, idzie transport ciężki, więc przypuszczam, że też ta powierzchnia, ta podbudowa tej drogi nie była przygotowana na tą sytuację, no i jest bardzo ona w złym stanie. Więc wiemy, że przez nasz samorząd ta droga nie będzie w 2014 roku remontowana. Jednakże nie jestem mieszkańcem Bolesławca, ale tutaj reprezentując właśnie mieszkańców Bolesławca, chcieliśmy wiedzieć, czy jest taka możliwość uzyskania dofinansowania, jakąś pomoc w tym remoncie, no bo wiemy, mamy informację, że no nie będzie ona przejmowana przez powiat, ponieważ no obecnie jest ona Skarbu Państwa, no my byśmy chcieli, żeby ona była przejęta przez powiat, no bo jest pewnym była dopełnienia ciągu dróg powiatowych, ale no mamy tą informację, że nie ma jeszcze, no nie ma tej chęci. Rozumiemy też chyba z pewnych względów. Jednakże dla nas, jak my ją przejmiemy, to będzie problemem pierwsze, porządnie ją wyremontować na dzień dobry, a będzie to taki problem studnia bez dna, ponieważ zawsze ten ciężar, ten ruch będzie ogromny no i będziemy po prostu mieć skutki. Dziękuję. W gabinecie rozmawialiśmy na temat przedsięwzięć, które na terenie gminy Bolesławiec były, czy powinny być realizowane. Mówiliśmy o budowie chodnika i również mówiliśmy o ulicy Pobożnego. Tak prawdę mówiąc, no to nie ma takiego pojęcia jak droga, która należy do Skarbu Państwa, bo to są albo krajowe, albo regionalne, albo powiatowe, albo też drogi gminne. Tutaj możemy powiedzieć, że jest stan prawny nieuregulowany, ale ze względu nawet na jakby definicję drogi powiatowej, no to trudno, żeby ten odcinek drogi mógł być zaliczony do drogi powiatowej. Ja rozumiem, że jakby przenosi się ruch, tak, który po drogach powiatowych przebiega na tą ulicę. Natomiast wydaje mi się, tak, w takiej konwencji rozmawialiśmy także z wójtem, z panią przewodniczącą, że to jest też taki problem, który powinniśmy wspólnie próbować rozwiązać. Tak, znaleźć rozwiązanie wspólne, bo to jest problem społeczny, które tamtej społeczności lokalnej dotyka. I tych rozwiązań trzeba poszukiwać. Kiedyś poszukiwaliśmy rozwiązań dla zmodernizowania drogi w centrum Bolesławca i to się udało po wielu latach sfinalizować. Myślę, że dla tego rozwiązania też się coś znajdzie. Dzisiaj jest trudno jakby składać deklarację, także możemy powiedzmy coś dodatkowo dać, jeżeli przeanalizujemy sytuację ruchu na tych drogach, no to wydaje mi się, że tutaj jakieś wspólne rozwiązanie musimy znaleźć, również gdzieś tam być może powiat powinien partycypować, no choćby ze względu na to, że mamy tam jednokierunkową
drogę dojazdu do centrum, do Rąga, do centrum Bolesławca i w związku z tym tam nie może się odbywać ruch drugokierunkowy, tak? Ale co do sieci dróg powiatowych, to mamy największą sieć dróg w regionach i w Polsce, jeśli chodzi o drogi powiatowe. No, słuchajcie, kolejne drogi, jak zaczniemy przyjmować, to nie wiem. ...głosowania będzie dotyczyć projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami. Jego przyjęcie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. No i nie wypada nic innego, jak mi się podnieść. Pan siostry, jedni sekretarz domu prognozę. No prawie tam. Co, drogi zarządzie, panie starosto, na ręce pana, na ręce zarządu chcę złożyć gratulacje. Budżet przyjęty. Cieszymy się bardzo wszyscy. Ja myślę, że w trakcie tego roku 2014, tak jak wszyscy tutaj mieszkający w koalicji, jak ci, którzy są po stronie przeciwnej, czyli opozycja, myślę, że się też włączy i te propozycje będzie składać. Ja ciągle podkreślam, że nasza opozycja jest i tak treściwa, mimo tam niektórych akurat wybryków za sobą. Możemy po prostu im darować, możemy to. A jest sporo uwag bardzo cennych, trafnych, ja je dostrzegam i widzę, że z sercem podchodzicie. Także opozycja, proszę działać. Koalicja, proszę realizować budżet, za który jeszcze raz składam serdeczne gratulacje i życzę, żeby był wypełniony w 100%, a nawet więcej, bo myślę, że będą na pewno rzeczy, o których dziś jeszcze nie wiemy. I te tematy, które będą dochodzić, uważam, że spowodują realizację tego budżetu z nadwyżką i z zadowoleniem dla wszystkich nas i całego społeczeństwa powiatu juszowskiego. Gratuluję. Szanowny Prezydent, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Powiatu Juszowskiego chciałem podziękować za, powiedziałbym, no, prawie znakomite głosowanie. Mówię, że dwie osoby były tylko przeciwne, jedna się wstrzymała, pozostali taki koalicyjni, byli za przyjęciem tego projektu budżetu. Ja uważam, że to jest budżet bardzo trudny realizowania. Konstrukcja tego budżetu nie była łatwa, żebyśmy się tak zfinansowali, że wytwarzamy nadwyżkę budżetową, która pozwala nam na zmniejszanie swoich zobowiązań, które mamy z poprzednich lat. Więc na pewno zadania, które tutaj zapisaliśmy, to jest, tak jak już podkreślałem tutaj wielokrotnie, element naszego dalszego działania, żeby pozyskiwać kolejne środki finansowe. Łatwe to na pewno nie będzie, bo środki unijne będą uruchamiane najprawdopodobniej w kolejnych jeszcze latach, niekoniecznie w 2014, bo trochę być może, że już pewne przesłanki do takich działań związanych z pozyskaniem środków będą. Na pewno będziemy mieli sporo problemów z zarządzaniem tym budżetem ze względu na zbyt optymistyczne dochody z podatku od osób fizycznych i to chciałem też tutaj powiedzieć, bo te dochody są objęte dosyć dużym ryzykiem, więc dlatego też będziemy musieli, tak jak w tym roku, utrzymywać pewien poziom rezerw, ale i też ze względu na to, że być może uda nam się uzyskać jeszcze pewne odszkodowania z tytułu nieruchomości zajętych pod klasę S8, bo jeszcze w dalszym ciągu trwa procedura nad niektórymi nieruchomościami. Gdzieś ten stan naszego budżetu może ulec poprawie, a tych środków nie uwzględnialiśmy. Również środki, które pozostaną nam niewykorzystane czy w formie nadwyżki budżetowej z 2013 roku, także stworzą pewne warunki do rozszerzenia zakresu przewidywanych przez nas prac. Być może, że też pewna korekta budżetu państwa nastąpi na korzyść, dlatego że subwencja oświatowa jest też korygowana dopiero po pewnym czasie. Najczęściej nie mieliśmy jakichś tam zasadniczych zmniejszeń, tylko ewentualnie
były niewielkie zwyżki. Poza tym no, możemy się starać również o środki z rezerw budżetu państwa i najczęściej te starania przynoszą może nie aż tak bardzo oczekiwane, że w pełni w 100% realizowane są nasze oczekiwania zapisane do wniosku, ale w pewnej części uzyskujemy to wsparcie finansowe. Jeżeli byśmy tak przeanalizowali poprzednie lata, ile zwiększyło się finansowanie na domy pomocy społecznej, na środowiskowe domy, to się okazuje, że są w ciągu roku kwoty dość znaczne. Budżet na 2013 rok planowaliśmy na poziomie też około 35-36 milionów. Dzisiaj wchodzimy w budżet około 40 milionów, czyli w przeciągu tego roku czasu jednak też pewne źródła finansowania się pojawiają. Tutaj zadanie nie zasypia, jeśli chodzi o składanie wniosków i myślę, że w dalszym ciągu i tak dalej, w dalszym ciągu takie starania będziemy czynić, aby ten budżet poprawiać. Też deklarujemy swoją współpracę z samorządami gminnymi, bo jak widać poprzez taką współpracę i zrozumienie wzajemne rozwiązujemy określone problemy społeczne. Też na pewno nie w takiej skali, jak byśmy wszyscy chcieli, bo najlepiej by było te problemy rozwiązać raz i od razu, tak, a nie dzielić to na raty, rozciągać w czasie. Ale czasami czas jest potrzebny na to, żeby właśnie te problemy wspólnie rozwiązać. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie za głosowanie i za uchwalenie budżetu na 2014 rok. Dziękuję serdecznie.